Ale moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj, przyjaciele, idziemy w podziemia. Widzowie, dawno nie byliśmy, ciągle byliśmy na powierzchni ziemi, to zniżmy się troszkę i pójdźmy w podziemia, widzowie. Tak, tak, właśnie, to nie, no, nie, podziemia, widzowie, w podziemia chodźmy. W podziemia, dobrze, widzowie, teraz tak, jesteśmy przygotowani, zrobiłem sobie drugi plecak, bo już mnie denerwowało ten brak miejsca. I co? Mamy tutaj troszkę rzeczy, nie? Czy ja mogę sobie, na przykład, nie wiem, zaklęty ogień dać na ten młot? Pewnie nie, obstawiam. No nie mogę, nic na młot nie można dać, ale dobra, ważne, że mamy takie fajne książeczki, to potem sobie zrobimy jakiś Co ty tu robisz? A, dostałeś bombę. Jakiś kozacki miecz sobie zrobimy. Przyjaciele, no to co? Wkraczamy w tereny podziemne. Może coś tam znajdziemy. Jeszcze tam nie chodziłem. Jest to kopalnia. To nie będą jaskinie, tylko kopalnia, czyli liczę na coś ciekawego, bo są tutaj rozbudowane naprawdę rzeczy. Czy mamy wszystko? Pochodnie mamy. Najwyżej zbierzemy sobie i zrobimy nowe. Coś jak zbierzemy węgiel. Damy radę. Po prostu działamy, przyjaciele, i się nie poddajemy. Widzowie, łapeczki zostawiajcie, subskrybujcie kanał przede wszystkim, jeżeli chcecie więcej odcinków. Ja idę na dół. Idę na dół. Podążam ścieżką dolną, widzowie. Już tam nie wiem, jak tam w ogóle u Wojana i Kati, dawno się nie widzieliśmy, ale pewnie na dniach teraz z Wojtkiem się spotkam, także będzie elegancko. Dobra, tędy tutaj. Hop, okej. Okej, tu zniszczę sobie. I co, mogę cisnąć? Jak tu ciemno. Strasznie. To jest taka, o wiele bardziej rozbudowane to jest wszystko. Co tu jest? Czekaj, no tego nie zniszczę, tu jest jakiś spawner. Czy przy tym wspomnę, że chyba nic nie będzie. Dobra, gdzie ja mogę wejść, żeby dojść dalej? Okej, czyli tutaj coś mamy już. Dobra, zniszczę to. O kurde, ale ładnie. Ale ładnie. Co jest grane. Dobra, idziemy w takim razie, myk. Okej. Jaka ciemnia. Ja się boję, jak mi coś tu wyskoczy, to żeby tu nie było jakichś mocniejszych mobów, nie, niż zwykłe. Okej, na razie jest spokojnie, o dziwo, w sensie nic takiego się nie dzieje, więc super, w sensie dla mnie elegancko. Nie wiem, czy pozbierać troszkę tego żelaza? Kop. No wezmę, jak już jestem. Mamy kupę plecaków, także wszystko można pozbierać. No liczę na to, że naprawdę znajdziemy tutaj solidne łupy. No chociaż nie wiem, czy w kopalni mogę coś fajnego znaleźć, bo aktualnie jesteśmy wysoko, szczerze. Ale to są zwykłe jaskinie. Troszkę węgla też wezmę. Co? Mały zombie! O, mi przestraszyłeś. Proszę mnie nie zabijać. Jezu, mały zombie mi po prostu wyskoczył. Nie, dobra, idziemy do tego. Ja jestem naprawdę zbyt ciekaw jestem tych cave'ów, żeby chodzić sobie teraz kopać. Ja po prostu muszę pozwiedzać. Muszę pozwiedzać to, co my tutaj mamy. Tutaj nic nie ma, że ten tunel się tu kończy. Jest troszkę to bardziej rozbudowane, ale dobra, zaraz okaże się. Okaże się, że tak naprawdę tutaj mamy coś ciekawego. O kurde, tu jest koniec już tego cave'a? Okej. O, crafting? W takim miejscu? Ale dziwne. Dobra, chodźmy. Chodźmy dalej. Tu jest kolejny przesmyk. Węgiel darmowy. Przecież tu czekajcie, na razie. O, skrzynka! Skrzyneczka! Skrzynka, pierwsza skrzynka, dobra, postawimy. Bomba? Widzowie, bomba w Minecrafcie? Nie, idzie, zostawiam. Ty, przetestujmy tą bombę. O nie, bo zrzucę na skrzynkę, ja nie wiem, jak to jest mocne. Wow! Ale fajne, tylko to nic nie rozwala. To jest taka bomba. Nie wiem, ale złote jabłko jest, patrzcie, złote jabłko, troszkę złota. Lina? Co można z liny robić? Pewnie się wspinać. Więcej pochodni też się przyda. To równie nasiona pomidora. Lato, to tylko w lato można. Kurde, ciekawe, to poczekajcie, tak, już mamy ten. To tymi bombami się pobawimy. Sprawdźmy, co mamy tutaj. Czekajcie, jak ta lina działa? Jestem ciekaw, jak działa lina. Nie można się wspinać po niej? No kurde, kolejny idzie. Ale dostajesz bombę od razu. Czekaj. Naprawdę. Dobra, potem to za mało jeszcze tej liny mam, tak szczerze. Ale zbieramy, no może się przyda, zobaczymy. Na razie mamy miejsce, okej, tędy. Spokojnie, Jezu, ale to jest troszkę przerażające, jest zbyt cicho. Nie podoba mi się to, że to jest tak zbyt cicho. I boję się, że zaraz mi tutaj coś zaatakuje. Więc wygląda jak jaskinia pająka, tu jest przejście. Hop, idziemy tędy. Mogę przejść. Okej. Kurde, ale mrocznie. Proszę, nie mnie nic nie... Krypcio!
Dobra, dwa hity jesteś krypciem, elegancko. Nic nie ma. Dobra. No, co ty tu robisz? Dobra, dobra. Tu jest koniec cave'a, okej, idziemy dalej. To wracamy, widzowie, idziemy tam, gdzie jest ten taki gruby cave, bo tam szczerze wydaje mi się, że będzie najwięcej rzeczy. Liczę na jakieś dobre łopy. Na razie znaleźliśmy coś nowego, a mianowicie bombę i linę. Ciekawe, dobra, idziemy teraz tutaj. Czyli wracamy, dobra. Wróćmy sobie tutaj i idziemy. Czekajcie, tam? Czy tam? Nie, tam mnie nie było. Tam byłem. Zombie. Ale, ale co mi się. O kurde, tu się coraz bardziej to. Co to za Enderman jakiś zmutowany? Czemu on tak świeci? To są cave'y w ogóle. Mam jakieś skrzynek, bo tu mogą być fajne rzeczy. Złote jabłka, widzowie, im więcej złotych jabłek, tym lepiej tak naprawdę. Okej. Nic tu nie ma, nic tu nie. Ale tu coś. Czemu to jest cobblestone? Żwir. Jak daleko jest? Dobra, na razie to zostawię. Śmierdzi mi to strasznie, ale dobra, na razie zwiedźmy całego cave'a, a potem najwyżej będę kopał. I zobaczymy, co jest pod ziemią. No pewnie jest naprawdę grubo. Gdzie tu jeszcze można iść? Ten Enderman... O Boże, tu jest więcej mobów. A wy co? Czemu wy wszyscy jesteście uzbrojeni? Tu musi coś być, widzowie. Oni są... Ja pierdziele, wszystko mnie atakuje. Za dużo was. Nie, Enderman, zostaw mnie. Ty jesteś zmutowany. Gdzie ten... Dobra, to zaraz zginę, nie? Okej, bo jeszcze idzie. Dobra, ten zginął. O, dobra, da się tak... Ty, umieraj. Dobra, ciebie muszę zabić. Czekaj. Okej. Ale łatwo go było zabić. Coś dostałem z niego? Nie. Gdzie ty jesteś? On spadł na dół. Chłopecku! Dobra, wiesz co, mam to gdzieś, co tam robisz? Okej. No i tu już jest rozdwojenie jaźni. Drabina? Donikąd. Drabina donikąd, okej. Może być i drabina donikąd. Ja nie chcę drabiny donikąd. Proszę mi dać cokolwiek. Tu nic nie ma. Kurde, tam jak się idzie przez ten... Tu coraz groźniej się robi, widzowie. Naprawdę coraz więcej jakichś mobów tu jest. O, coś tu... A nie, to jest TNT? Nie wybuchniesz? Proszę, nie wybuchaj. Tu mi coś śmierdzi, patrzcie, tu jest jakiś... Tu musi coś być. No i nie, już jest ten, okej, czyli... Nic tu nie ma. Dobra. Idziemy tędy. Dobra, wracamy do głównego tunelu, bo w głównym tunelu najwięcej się dzieje. Najwięcej młynu. Dobra, o nie, proszę mi zostawić. Ja no muszę cię zabić, bo... Zaczynasz mi działać na nerwy. A to jest jakiś inny szkieletor. Ale wyginiecie. A tam co? Ja tu byłem? Byłem tu, bo tu się świeci. O ja... Co jest? Zenchantowany zombie? Strong 1? Spadaj, zenchantowany... Skrzynka! Diamencik! Dobra, mamy diamencika, mamy złote jabłko kolejne, te świecące cośki i więcej liny. I więcej pochodni. I więcej nasion pomidora. Okej. Okay. To jest co skrzynkę jest jabłko? To jest dobre. Już jest koniec tunelu, okej. Okay. Czyli jakieś sympatyczne rzeczy tutaj były, sympatyczne. Gdyby patrzcie, jaki gruby przesmyk i te grzybki świecące, one są cool. I słyszę jakieś dziwne dźwięki, ale mamy tutaj skrzynkę. Skrzynka, otwórz się. Żelazo, znacznik przyda się. Dobra, w sumie nic takiego. Nasiona kapusty? No to se farmę, strzelę kapustę, nie? Bo mogę. O, jest kolejny grzyb, tak grzyby te... A, tu nie mogę się wspinać na tym, naprawdę. Ej, ale bez sensu. No to co, mi dawaj. O, kolejna skrzynka, patrz! Kolejny znacznik. Żelazo, węgiel, liny, nasiona pomidora. Dobra, otwieram plecak, bo mi się już powoli nie mieszczą rzeczy. Cyk, dobra, odkładamy na razie. Kolejna ile skrzynek w jednym miejscu? A to co? Co to jest? Ty, kim ty jesteś? Goblin... kim ty jesteś? Goblin Trader, o kurde, ile ty rzeczy sprzedajesz? Człowieniu, mogę cię jakoś zabrać? Jesteś słodki. O, jesteś słodki. Ty coś mi dajesz, czy nie? Tak średnio bym powiedział chyba. Chyba mi nic nie dajesz. No nic fajnego nie masz tutaj niestety. Kowadło. Zostawiam cię, goblinie. Ty będziesz za mną chodzić? Nie, poszedł se. Jaki słodki goblin. Co to jest? Czemu to jest goblin?
Dobra, gdzie mam drewno? Mam drewno, idziemy po te... Po tą skrzynkę. Po tą skrzyneczkę. Niebieska bomba. Coś lepszego, widzowie. Ciekawe, co taka niebieska bomba robi. Kolejny znacznik, więcej węgla. Więcej nasion kapusty. Lekki posiłek, co to jest tafi? Naprawdę nie wiem, zjem sobie to. Co to? Co mi to daje? Ty, tafi, co ty mi dajesz? Sticky mouth? Co to znaczy sticky? A, że nie mogę jeść! Ale bez sensu! Czy jest... Aha, to jest chyba ten... To nie jest krówka? Taki chyba z... Klejące coś, no to super, że nie mogę jeść przez tyle sekund, super. Dzięki, naprawdę dobra rzecz mi się trafiła. Czekaj, czy ja tu mogę jakoś to ten... O, elegancko. Dobra. Wow, ametyst! Przyna się do czegoś ametyst? Czekajcie, te gdzie są te grube rudy? To... O, z tego. O, mamy. Może tą lunetę, czyli nie potrzebuję niby luty. O, dobra. Zebrałem to mam, no. O nie, drewno sobie schowałem. A ja drewno potrzebuję. Se schowam tu na metyst, dobra. Przepraszam. Okej, okay, tędy se wyjdę. Tu nic nie ma, nie, tu już jest koniec, okej. Okay. Przejdziemy, wychodzimy z tego ametystu. Czyli tu mamy naprawdę do... Może tam jeszcze przejdziemy. Kurde, wiele rzeczy tu jest. Tu jest woda. A i ciąg dalej. Ale czemu tu są zenchantowane moby? O co z tym chodzi? Ale to jest głębokie. To jest giga głębokie. Dobra, biegnij, 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 biegnij. Nie, tu nic nie ma. Okej. Okay. Proszę, proszę mnie ten. Szkielecie jakiś zenchantowany. Proszę mnie nie zabijać. Jesteś mocny. Mocarny. Sobie, patrzcie tylko do czego się dokopałem. Mamy tutaj... Spawner! Ale nie wiem czego jeszcze, nie wiem czego. Kurde, łańcuchy, spadajcie mi stąd. Co mam w tej skrzynce? Kolejny smok? Starożytna księga. Co to jest? Co to daje? Jedwabny... Mogę mieć kolejnego smoka, to może ktoś ten będzie chciał. A to jest... Pająki! Czekaj, nie. Przepraszam, daj mi tam wejść. Ile tu jest skrzynek? Dobra. Już nie będzie nic. Pajęczak, umieraj. Na hita. Co my tu mamy? O, ulepsz sprzęt. Zabieram to ze... Jak to mam ulepszyć? Dobra, to zabieram ze sobą. Mogę to zebrać? Tutaj w piecu nic nie mamy. O, ale dziwne te, patrz. Czarny sztandar. Biorę to. Wygląda ładnie. Ty, czaszka szkieleta. A też se zabiorę. To będzie ozdoba. Tam coś jest jeszcze. A tu są beczki dwie jeszcze. Tu nie, w beczkach nic nie ma. A jest węgiel? Okej, okay. Pełno liny. Ciernie jeden. Złota marchewka. Music disc. Pusta runa? Kurde, to chyba są dobre rzeczy, tak mi się wydaje. No tutaj, widzowie, czekajcie, bo nie mam miejsca znowu. Ja to muszę znowu poodkładać wszystko. Naprawdę dobre rzeczy tu są. Dobra, to wywalam. Nie, w sumie tego nie potrzebuję. Tego nie. Tą bombę chcę, to. To ciekawe rzeczy chcę mieć tutaj, wabny dotyk. Ciekawi mnie ta książka, czekajcie, gdzie ona jest? Tutaj, no gdzie ona była? Tu. Ta książka, jak to działa? Plus jeden wydajność i max, mogę to jakoś ulepszyć może tą książkę, do maksymalnej wydajności 6. Kurde, to jest OP. Możemy mieć to, zielony szlam? Nie wiem po co mi, ale wezmę. Okej, okay, ale mamy kolejne jajo smoka. Kolejnego smoka możemy mieć. A, tu też jest sztandar. To zabiorę, tu też jest sztandar. Przyda mi się. Co to jest? Tu haker, niedługo się spotkamy, dobrze wam idzie? Tu był haker teraz? Przecież to jest... Ja może nie wiecie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy przy wyjściu z tej... Bo ja już wracam do domku. I takie coś mnie teraz spotkało. Co to jest? Co to za lampa? To jest lampa? To świeci. To jest twarz creepera. A ja mam twarz creepera, wiecie gdzie? Na plerach. Taką samą. Ale czekajcie, tu haker, niedługo się spotkamy, dobrze wam idzie. Czyli widzowie, haker bez przerwy... Znaczy, no nas śledzi. I widzi, co my robimy. Ja to biorę, jak już jest. Muszę to zostawić, widzę, to jest jakiś dowód. Ja to zostawiam. Kurde, czyli haker tu jest, bo zbyt cicho, widzowie, było, naprawdę. Było ciągle tak cicho, nic się nie działo, jak ją stąd wyjść teraz. Tędy. Było tak cicho, widzowie, naprawdę. Ale zdobyliśmy dzisiaj znowu jakieś fajne rzeczy. Ja bym chciał w końcu znaleźć jakiegoś bossa albo coś takiego, nie?
To będzie ciekawe. Żeby jakiegoś bossika ubić. Wiem, że Wojtek bił się z jakimś bossem. Ja jeszcze się nie biłem, ale będę planował, widzę, będę planował się również. Proszę mnie nie zatrzymywać. Będę się planował się również bić z kimś. Zobaczmy, jak tam u mojego smoczka. Będzie trzeba go nakarmić w sumie, bo dawno nie jadł. Ja żyję. No mogę zrobić mu brata, widzowie. Ale nie, może Kasia nie ma smoka. Albo Wojtek to wtedy. A ja, ty co? Gdzie ty siedzisz? Idź do środka. Jezus, ten całe pupsko miał na zewnątrz. Dobra, dam ci żarcie, żebyś tam. Nie zdech mi. Proszę cię bardzo. Jak tam ci w ogóle z życiem idzie? Ile masz? Wszystko. No i elegancko, tak masz się trzymać, tak masz się trzymać. Okej. To odkładamy. Cyk, cyk. O, elegancko. Jak tam u ciebie, smoczku? No i się akurat rozpadało, no. Franio, co tam u ciebie? Przelecimy się. Kurde, ja muszę wracać, widzowie, do naszej bazy, nie? Żeby się z nimi spotkać. Będę musiał wrócić, tylko teraz pada akurat. A to jest giga daleko. Leż, leż. Dobrze, Franio. Więc no nie wiem, czy my dzisiaj wrócimy, kurde, bo no... Jezu, jak nawalają te pioruny. Jest strasznie. Będę musiał ogarnąć, nie wiem, z trzy plecaki. Idę spać. Będę musiał ogarnąć z trzy plecaki, żeby po prostu jakkolwiek wrócić tam, bo... Jakieś, żeby z rzeczami wrócić. Mam dwa plecaki. No to mi nie wystarczy, także ja teraz, widzowie, zakończę nagrywanie. Idę ogarnąć kolejny plecak. Mam nadzieję, że trzy plecaki nam wystarczą. Wezmę najlepsze rzeczy, jakie tutaj są. No i co? Będziemy frunęli do tego, do domu, bo dawno mnie tam nie było. A ja wam dziękuję za oglądanie i dostaliśmy w końcu wiadomość od hakera, czyli coś się dzieje. Trzymajcie się, widzimy się już jutro. Na razie.